racji, że jakaś rodzina miała być spalona za to, że jej córka odszła za Bogza Hindusa i parę informacji pod spodem, które odsyłały do publikacji na temat tego, co się dzieje w Białymstoku parę lat wcześniej. Przeczytałem te publikacje i następnego dnia pojechałem. To jest cała geneza tego wydarzenia. Natomiast diagnoza się oczywiście zrobiła później. W wyniku badania tego, jak do tego doszło, badania Białegostoku i Krakowa i Wrocławia i paru innych miast, głównie na wiedzy policyjnej, ale także na wiedzy gromadzonej w mediach. Moja diagnoza tego zjawiska jest następująca. Znaczy, czy ci ludzie są, jaki kostium ideologiczny przybierają, jest rzeczą wtórną, aczkolwiek wydaje się, że z różnych względów, o których możemy pewnie jeszcze za chwilę porozmawiać, zwykle tego kostiumu szukają po ekstremalnie prawej stronie, bo on jest najwygodniejszy, bo on pozwala stosunkowo łatwo wprowadzić rozróżnienie swój obcy, za którym się posługuje. Ale problem, jaki mamy, nie dotyczy ideologii. To jest problem pewnej wielkiej przemiany społecznej, która w części państw zachodu jest moim zdaniem o wiele silniej zaznaczona niż w Polsce. I w Polsce ma swój lokalny wymiar. Gdybym miał opisać tę przemianę, to bym powiedział raczej tym, czego się obawiam. Obawiam się, że za parę lat stracimy jakieś kilkaset albo kilka tysięcy osiedli w Polsce. Stracimy je jako państwo. Znaczy w tym znaczeniu, że jeśli nic w tej sprawie nie zrobimy, to pewnego rodzaju napachy młodych ludzi, jakkolwiek by to słowo nie było w polskiej polityce skompromitowane, stworzą system przemocy, który wychodząc od walki z innością, z człowiekiem innej rasy, innego wyznania, innego koloru skóry, czy innego pochodzenia etnicznego, prędzej czy później zostanie skierowany do wewnątrz, czyli do wewnątrz tych osiedli, do wewnątrz tych miast. I stworzy się coś w rodzaju odwróconego społeczeństwa, to znaczy takiego społeczeństwa, w którym działa siła, przemoc i państwo wobec tej kwestii może się okazać bezradne. Tak jak bezradne jest chociażby państwo francuskie z zupełnie innych przyczyn w osiedlach szeregu wielkich miast we Francji, Lezon, gdzie dochodzi do sytuacji, w której policja właściwie z trudem się porusza, a jeśli to często poza opancerzami. Od czasu do czasu te przysłynne przyjęcia francuskie dają o sobie znać. Tam mamy do czynienia ze społeczeństwem, które postrzega siebie jako obce kulturowo i obce cywilizacyjnie. Ale podstawa tego punktu wydaje mi się bardzo podobna. To jest syndrom młodych ludzi, którzy zorientowali się, że nie mają przyszłości w tym, co się im do tej pory oferowało, natomiast mają dostęp do rodzaju inicjacji, do męskiej inicjacji poprzez przemoc, do środków finansowych, których nigdy nie wypracowali na drodze legalnej, a na drodze przestępstwa, czy związanego z narkotykami, czy z przemocą, czy z różnymi innymi formami nielegalnego zdobywania pieniędzy, mają dostęp do tych środków, którzy się organizują w systemy hierarchiczne i to, co ciekawego usłyszałem na temat narastania tego zjawiska, to usłyszałem od policjantów, którzy od lat pracowali w takich miejskich komisariatach na tych osiedlach. Oni powiedzieli, że jest taki wyraźny moment, kiedy to się nasiliło. To był moment zaniknięcia powszechnego poboru. Ponieważ powszechny pobór powodował, że pewien rodzaj, że pewne dwa roczniki znikały z osiedli. Te młode lwy, które tam rządziły, nagle znikały najpierw na 2 lata, potem na 18 miesięcy. I kiedy wracali, już byli nowi, już była zerwana ciągłość pokoleń. Teraz oni się wypokują na zakładach. Co powoduje, że nabierają się. Drugim elementem jest silne zakorzenienie w ruchu kibicowskim, czy kibolskim, jak byśmy to powiedzieli, które daje właściwie nieograniczony rezerwuar naboru, pozwala na łatwą identyfikację, z której tę identyfikację można
dalej pracować. Znaczy, środowiska zintegrowskie mają wpisane środowiska, które mogą dobierać sobie towarzyszy. Ale mówię o skintetach, ale czy to są skinteci, czy to są innego rodzaju środowiska pozbawiające się taką czy inną ideologią, to właściwie jest to w moim przekonaniu rzecz druga. Czy to jest element wielkiego wstrząsu, który kiedyś pisał Kujawa, czyli takiego momentu, w którym społeczeństwo przechodzi tak daleko idące przemiany, że powstają koszty społeczne. Czy to jest właśnie koszt społeczny przemiany, jaką przeżyliśmy w Polsce? Jest za życia jednego pokolenia. Tak naprawdę życie w Polsce wywróciło się do góry nogami. Nawet zostały ustawione zupełnie nowe reguły, nawet tradycyjne role społeczne uległy zachwianiu, a to, co wcześniej było jakąś ścieżką życia, kariery, uległo zaburzeniu. Czy to jest coś, co opisuje się czasami jako element ogólnoświatowy, czy globalnej, globalnego zjawiska związanego z aspiracjami do zaspokojenia? No tutaj Sloterdijk o tym pisał jakiś czas temu. Znaczy, że to jest taka życie w cywilizacji może odmówić, które powoduje tak daleko idące aspiracje powszechne poprzez także i media, i komunikacje, że one są nie do zaspokojenia przez zwykłych ludzi żyjących na osiedlach czy w innych miejscach i rodzi to błąd i rodzi to niezgody. To są rzeczy, których ja oczywiście ani nie wiem, ani nie potrafię w tej chwili dotknąć rozsądnie. Ale mam poczucie, że to, z czym mamy do czynienia, to jest problem pewnej o wiele większego problemu społecznego niż tylko i wyłącznie obecność prawicowych, ekstremistycznych prawicowych środowisk odwołujących się do czy to neopogańskich znaków, czy do skinheadów importowanych z wysp, czy do rodzimego nacjonalizmu przebranego, czy do faszyzmu. To są moim zdaniem rzeczy trudne. I tak brzmiała może ta pierwsza diagnoza i ten pierwszy, to pierwsze przybliżenie, które, na które mnie stać. Dziękuję. Ja od razu dodam od siebie, że jeśli to nie jest dla kogoś jasne, to na przykład ja uważam, że żadna ze stron tego spektrum ideologicznego nie jest zaszczepiona na patologię i wszystkie w jakiejś takiej lub innej formie one wciąż funkcjonują. Tu pytanie jest oczywiście, dlaczego te jedne stają się silniejsze, zyskują na popularności, a inne niekoniecznie, ale być może jest coś takiego w ogóle w samym nacjonalizmie, że udało mu się, że udało mu się przetrwać, przejść drugą stopą przed ten koniec wieku ideologii. Że to nie jest czasem jedyny izm, jedyna wielka narracja, która jest wciąż żywa i się tak to dotyczy. No, oczywiście to mamy przed sobą jeszcze nawet o tym, jak odpowiem na to pytanie, ważne pytanie o tym, co się dzieje w Polsce. I nie chcę w ogóle, żeby moja odpowiedź została zrozumiana jako odpowiedź na tamto pytanie. Do tego trzeba najpierw, do kraju będzie trzeba wrócić. Mi się wydaje, że nacjonalizm ma do siebie i zawsze miał do siebie właśnie taką ogromną przewagą, że jest ideologia, która się nie nazywa ideologią. Nazywa się polskim ludem, nazywa się normalnością, nazywa się sposób, którym widzimy, nazywa się w różnoraki sposób, ale normalnie żyjemy w świecie i od wieku żyjemy w świecie bardzo nacjonalistycznie, nie w ogóle dając sobie z tego sprawy. Właściwie prawie wszyscy z nas są nacjonalistami poniekąd, ale ta nacjonalizm jest tak powszechna, jest tak powszechny i tak normalny w najsilniejszym sensie tego słowa, że tego właściwie nie zauważamy. Więc do pewnego stopnia zgadzam się z tobą,
ale z drugiej strony mi się wydaje, że to jest oczywiście przykład. Najważniejsze to zjawiska 23 dnia, mianowicie, że to jest wiek, który nie przyznaje się do tego, że jest wiek ideologiczny. XX wiek był wiekiem ideologicznym. Przyznał się jakby do tego. I być może nie był aż tak ideologiczny, jak się wydawało. Być może wszystkie te argumenty ideologiczne tak naprawdę dotyczyły na przykład na tego państwa. Teraz jesteśmy, żyjemy moim zdaniem pod widzeniem, że jesteśmy poza tym wszystkim, że już rozumiemy, jakie są pustki, jakie są zdradliwe tej ideologii. I myślę, że właściwie nazwizm jest tylko jednym właściwie z przykładem tego ogólnego problemu. Neoliberalizm na przykład amerykański jest drugim takim przykładem. Nie, to też nasz neoliberalizm nie nazywa się ideologią, nazywa się odpowiedzią na wszystkie inne ideologie. Nazywa się po prostu rozumem, nie? Nazywa się ekonomią. I to jest wszystko oczywiście łatwo. Jest to ideologia, tak jak wszystkie inne. Więc mi się wydaje, że problem, który mamy, jest właśnie taki, że jak rezygnujemy z wieku ideologii, rezygnujemy też z naszej zdolności rozumienia ideologii. I każdy, który się pojawia, wydaje nam się nowy, chociaż nie tak naprawdę mamy dość doświadczenie z jakąkolwiek ideologią. Druga sprawa, jeżeli chodzi właśnie, i może tu zaczynam trochę polemizować, to znaczy nie, w ogóle nie na bazie empirycznych danych, których nie mam żadnych, ale po prostu jakby abstrakcyjnie na podstawie tego, co właśnie pan minister powiedział. Być może nie ma znaczenia teraz, albo ma znaczenie tylko wtórne, jaki kostium ci młodzi ludzie używają, ale noszą na sobie. Ale jednak póki co, nie? To znaczy póki co, jak ktoś się pojawi, który jest w stanie przysiąść ten kostium, który jest w stanie jak ideologicznie to wszystko zjednoczyć. I wtedy jest ideologia i okazuje się tak jak z faszyzmem, że wszystkie te różne nerdy, które tak naprawdę wydawały się w roku 98, w roku 18-19, nic nie przy sobie wspólnego, jednak miały na końcu, jak było mówić, nie? Więc to jest ten problem. Ciekawe dla mnie też było to, co pan powiedział o końcu powszechnego poboru. Mi się wydaje, że tym, co pan powiedział, jest jakby dwojaka amerykanizacja, ale w inny sposób, ale amerykanizacja. Bo jak my skończyli powszechny pobór, skutek był taki, że od razu zaczął się nowa epoka wojen, bo jak nie było u nas poprzedniego poboru, już średnie klasy nie były przeciwnie wojny. I bardzo łatwo było zacząć wojnę. Jeśli chodzi o ten punkt, od którego pan się zaczął, to jest dla mnie strasznie ciekawe, bo pan opisuje, może świadomie, obecny stan amerykańskiego społeczeństwa. Są takie ogromne miejsca, gdzie państwo nie funkcjonuje. Moje miasto, gdzie mieszkam na przykład, gdzie państwo nie funkcjonuje, gdzie jest właśnie takie walczące ze sobą hierarchie męskie, gdzie gwałt jest na co dzień i tak dalej. To jest okres, który tak naprawdę odnosi się bardzo dobrze do miasta, gdzie ja gdzie koledzy czy mieszkają. I ciekawe jest tutaj też, czy jest pewne, może być pewne, związek z ideologią. Bo u nas w Ameryce, jeżeli tak mówi, że tak, straciło państwo kontrolę nad pewnymi osiedlami. No oczywiście, bo państwo nie powinno, tak? Państwo w ogóle nie powinno mieć kontrolę nad osiedlami. Więc jest taki moment spotkania między tym neoliberalizmem, to znaczy właściwie tym anarchizmem, moim zdaniem, i tym gwałtem. Bo to się wydaje, po jakimś czasie to się wydaje normalne. Jeśli pokaże się dość często i dość długo, że państwo powinno być słabe, bo państwo tak naprawdę nie powinno rządzić osiedlami, miejscami, rodzinami i tak dalej. Po tym, jak państwo tak naprawdę traci kontrolę, jak tracił w naszych miastach, to może się odbywać normalne. I tam
nazywa się naprawdę, czy też w innej wersji opinii intelektualistów. Nacjonalizm jest oczywiście ideą stworzoną, albo ideą, która ma swoich intelektualistów po prostu i miała ich także u zarania XX wieku. O jednym pisał Tim Snyder, o czym już mówiłem, ale do innych należą oczywiście takie postacie jak Roman Dmowski, ale także bardzo wielu innych podam bardzo ciekawych publicystów, którego ja na przykład bardzo lubię, Wojciecha Szutyński, człowiek, którego gorąco Państwu polecam, bo ponieważ ten jest wiele proroczych, patetycznych tez, na przykład na temat globalizacji korporacji, które on nazywał multinacjonalami, teraz to przypomniałem, ale wspominam o tym dlatego, że żeby zadać właśnie dwa pytania do pana ministra, to znaczy, czy on widzi, albo czy zastanawiał się, czy tym wydarzeniom, o których mówimy, a które mają tutaj trochę trudno kwestionować istotnie szeroki zasięg, nie zawsze są bardzo drastyczne, ale są bardzo częste i to często ktoś narasta niestety, czy im towarzyszy także coś nowego, jeśli chodzi o ideologię, czy one mają na przykład swoich ideologów dzisiaj, czy oni są ciekawi i tutaj takie pytanie też może to się uda wziąć na skrytki byłego funkcjonariusza UOP-u, czy na przykład służby specjalne takich projektów czytają, analizują, wyciągają sobie jakieś praktyczne wnioski. Służby specjalne i intelektualiści to jest osobny temat, który książkę, którą być może kiedyś pan Tymot zechce nam zaprezentować. Ja byłbym tutaj ostrożny w tej kwestii nie tylko z racji funkcji, ale także z takim przekonaniem, że ten czas służb specjalnych, które potrafiły zobaczyć niebezpieczeństwo w ideach albo pomóc ideom, jeśli uważały za stosowne, to jest czas zimnej wojny i ludzie, którzy byli w pewnym sensie wciągani do służb specjalnych przez elit swoich krajów. To byli intelektualiści, którzy na chwilę zostawali oficerami wywiadu. To jest historia CIA w początku jej istnienia. To jest historia brytyjskiego wywiadu. To jest historia także i Kominternu i jego sukcesów. To byli genialni amatorzy często, ale ludzie należący do absolutnej elity z państw czy krajów, w których działają. Współczesne służby specjalne na całym świecie są w tej chwili w o wiele większym stopniu biurokracją bądź żołnierzami, a w wyniku ostatnich wojen coraz bardziej żołnierzami. Więc mam wrażenie, że się oddalają raczej od tej zgodności, o której pan wspomniał, niż się przybliżą. Natomiast ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz w tej sprawie, bo tu jest taka teza o powrocie nacjonalizmu. Ona się przesuwa i w pytaniach, i w rozmowie. Ja mam co do tego wątpliwości. Znaczy to rozróżnienie swój-obcy jest jednym z najbardziej pierwotnych rozróżnień, jakie jest dane człowiekowi od czasów średniego. I to rozróżnienie swój-obcy jest czymś, czego się, co jest jakby częścią ludzkiej natury. Pytanie jest tylko i wyłącznie to, kiedy ono się przeradza w sytuację, która jest dewastująca dla społeczeństwa, bądź nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego. I na to nie ma dobrej ani jednoznacznej odpowiedzi. Znaczy, nacjonalizm, co zauważył zresztą bardzo cennie mój przywódca, cały czas balansuje nad tym, na pograniczu oczywistości zdrowego rozsądku i normy, patologii, czegoś groźnego, co należy wytępić. Jedno, to jest cały czas balans między jednym i drugim. Natomiast ja nie uważam, że żyjemy w czasach, które nam grozi fala nacjonalizmu takiego, z jakim mieliśmy do czynienia w 1918 roku. To znaczy takiego uwielbienia dla wspólnoty, które przekreśla wszystko inne. Taki nacjonalizm ocierający się o faszyzm był jednak dzieckiem bardzo określonego kontekstu społecznego i historycznego. Mówiąc wprost i też świadomy, będąc świadomy, do jakiej sali mówię. To znaczy
im bardziej się mówi o ryzyku powrotu faszyzmu przy takich wydarzeniach, tym bardziej się zaciemnia obraz sytuacji. I mówię o tym z całą mocą nie tylko dlatego, że jestem w jakiś sposób podążam za Hanną Arendt i korzeniami totalitaryzmu pokazującymi pewien taki eseju w gruncie rzeczy wyjątkowość tej drogi, która doprowadziła do faszyzmu i w pewnym sensie niepowtarzalność przy uniwersalizacji nauki moralnej, jaka z tego wypływa, ale także w przekonaniu, że używanie tego rodzaju pojęć prowadzi do nie tylko zatarcia i do rozumienia, ale w pewnym sensie także i rozbraja, ponieważ to jest trochę tak, że faszyzm jest w naszej cywilizacji napiętnowany jako jedno z najgorszych zjawisk. Jest takim, słynna redukcja ad Hitlerum jest coraz bardziej powszechnie stosowanym zabiegiem erystycznym. Ale to powoduje, że on się banalizuje, że za tym słowem zaczyna być coraz mniej realnej treści. Takim dla mnie jaskrawym przykładem jest mówienie o islamofaszyzmie, czyli wzięcia zjawiska z zupełnie innej kategorii, zupełnie innego świata, zupełnie innej cywilizacji, polegającego zupełnie innym mechanizmom i przeniesienie go na jedyne pojęcie, w którym w zachodniej cywilizacji możemy określić absolutne zło. Czy to nas przybliża do zrozumienia współczesnego walczącego islamu? Nie sądzę. Otóż jeśli do ludzi sąsiedni, którzy w pewnym sensie decydują na łamanie prawa, którzy rysują swastyki, a czasami rysują celtyckie krzyże, a czasami po prostu piszą antysemickie hasła, przyłożymy kategorię faszyzmu i powiemy, że idziemy walczyć z faszyzmem, to moim zdaniem jesteśmy w sytuacji, która jest sytuacją oznaczoną krzywą, ponieważ istota tego zjawiska jest gdzie indziej. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest trzecia, którą o której chciałem powiedzieć, to jest problem państwa i jego wycofania się. Tak, to jest zjawisko w pewnym sensie globalne. Znaczy Polska to nie jest wyjątkiem. Polska jest na początku tej drogi. To dlaczego to mnie porusza jako urzędnika państwowego w sposób szczególny, co było w pierwszym pytaniu pana redaktora? Otóż dlatego, że jeden z niewielu walut, silnych walut, jaki posiada państwo polskie, za które się czuje odpowiedzialny nie tylko urzędnik, ale jako jego obywatel, jest coś, co można nazwać spójnością społeczną. To do tej pory była jedną z atutów Polski. Ta spójność społeczna ma swoje oczywiście także ciemne strony, jak wiemy, ale w tym zmieniającym się świecie, przechodzącym przez tą wielką przemianę, ona ma swoją wartość. Otóż sytuacja, w której dochodzi do tworzenia odwróconych społeczeństw, rozwijających tak naprawdę ład społeczny, gdzie nam grozi rzeczywiście powstanie takich enklaw, w których nie działa państwo i w których działa stan hobbesowski stan natury, to jest coś niezwykle groźnego i nawet dla państwa. Państwo najwyżej może otoczyć to większym czy mniejszym kordonem. To jest groźne dla społeczeństwa. To jest rodzaj raka społecznego, który prędzej czy później będzie zakażał cały organizm. Przemoc wykonywana na osiedlu w Białymstoku będzie przemocą, która prędzej czy później dotknie cały Białystok. Maczetowcy w Krakowie to nie jest problem marginalnego w istocie zjawiska, który prowadzi między sobą porachunki, tylko to jest sytuacja, w której tak jak dzisiaj, że jest możliwe straszenie maczetą dzieci na ulicy, pozostawiając za blisko do samochodu. No, to jest ten moment, w którym państwo powinno narysować granicę i powiedzieć wszelkimi dostępnymi środkami, że tej granicy nie wolno przekraczać. I to jest właściwie ten, jeśli mam szukać jakiegoś napędu w sobie do tej polityki, to chyba na tym on polega. Ja się z tym nie zgodzić z oboma panami, ale tylko z jednym punktem każdego z was, który mi się wydaje najważniejszy, ale zanim to przyjmuję to zastrzeżenie o faszyzmie, dlatego celowo nie używaliśmy słowa faszyzm i dopiero się pojawiło w dyskusji właśnie w tym zastrzeżeniu. Co więcej, tutaj bardzo ciekawie zaczynamy o tym wspomnieć, o tym pisze team w Skradzionych Ziemiach, też o tych narzucających się ciągle
odtwarzające porównanie ze stalinizmem, o sensie, o właśnie bez sensie, tego typu takiej komparatystyki pojęciowej, do której mamy jakieś takie też trzy stosunek, myślę, że w kraju. Silniejszy mamy tylko do liczby, wydaje mi się, tutaj matematyki ofiar, której się specjalizujemy, ale to, co ja bym powiedział, to, z czym się nie zgadzam, to jest to, że pan minister słusznie zauważył, że my i oni, czy swój i obcy, to jest najbardziej fundamentalna, bardziej podstawowa kategoria poznawcza w społeczeństwie, czy tego człowieka, ale my i oni to jeszcze nie znamy. To jeszcze nie jest nacjonalizm, to znaczy, dlaczego to się ubiera w etniczne rozróżnienie, dlaczego już ten podział narodowy staje się tym podziałem, który mimo wielu innych podziałów, po klasowym, że wspomnę, choćby tej, że jest wciąż tak żywy, to jest właściwie ta zagadka, która tym się wydaje interesująca. Tim z kolei wspomniał, że nie wiem, czy to była taka twoja teza, ja tak zrozumiałem, że nacjonalizm ma coś istotowo w sobie, co czyni go najbardziej podatnym, ale ludzi najbardziej podatnym do tego, żeby zamienić go w zdrowy rozsądek, to znaczy w jakiś normalny. Mi się wydaje z kolei znowu analogicznie trochę, że nacjonalizm oczywiście staje się, czy zostaje odbierany, czy zyskuje, zwycięża czy zyskuje kategorię normalności dopiero wtedy, kiedy zwycięży. Dopiero wtedy, kiedy zwycięży nacjonalizm, a nie inny izm. I każda ideologia, która zdobywa hegemonię, staje się naturalnością, normalnością, normą po prostu i przestaje być ideologią, czy przestaje być tak postrzegana. Ale wciąż nie wiem, dlaczego to jest właśnie akurat naród, nacjonalizm, czy te ruchy narodowe. Być może jeszcze jest jedna szansa, żeby was dopytać, jak później podążę za innymi wątkami. Dobra, no może ja spróbuję, na pewno nie rozwiążę twoje wątpliwości. Trzy uwagi. Pierwsza, ta koncepcja, że fundamentalny opis polityki albo życia społecznego jest możliwość wybrania, kim jest przyjaciel i kim jest wróg, to jest Carl Schmitt. I mi się wydaje, że on ma, tak jak bardzo często, on ma rację, ale on miał tendencję mieć te racje, które właściwie trzeba było, z którymi trzeba było trochę poczekać. Co mam na myśli? Mi się wydaje, że właściwie zadanie polityki jest takie, żeby zwlekać jak najbardziej z tym momentem, kiedy potrzeba będzie wybrać między przyjacielem i wrogiem. Jeżeli musimy wybrać, jeżeli brat musi wybrać między braćmi, jeżeli rodzina musi wybrać na poziomie wsi i tak dalej, nie ma społeczeństwa, nie może być państwo. Jeżeli nie, to jest poniekąd podkreślenie, określenie państwa, gdzie pozwala na pewne odlekanie tych wyborów. Że na co dzień, jak ja chodzę praktycznymi ciemnościami, ja nie muszę wybrać, czy ten facet jest drogiem, ten facet jest pieczem. Nie muszę. I to jest dzięki państwu właściwie. Więc Schmitt ma rację, właśnie zadanie państwa jest jak najdalej odlekać ten moment wyboru. A druga uwaga. Mi się wydaje, że pan minister masz świetną rację, jak mówi o problematyce faszyzmu. I to się wiąże właśnie z tym problemem Schmitta. Bo problem z faszyzmem jest między innymi antyfaszyzmem. I już jest, proszę państwa, w świecie jest też w kraju, gdzie ta dialektyka faszyzmu i antyfaszyzmu już działa. Więc na przykład jutro, przy okazji rocznicy czystek etnicznych na Wołyniu, jest taka propozycja ze strony ukraińskiego parlamentu, żeby polski parlament potępił organizację ukraińskich nacjonalistów jako faszystów. Dlaczego Ukraińcy chcą? Tylko komuniści i partia regionu. Bardzo tak. To partia, którzy rządzą, kraje. Tak? Więc, ale ta propozycja jest tam,
żebyście wy Polacy wpadli właśnie w tą dialektykę, nie? Bo partie regionu, przynajmniej niektóre bardzo ważne elementy w tym partii, chcą, żeby świat rozumiał, że wszyscy Ukraińcy poza nimi to są faszyści, nie? I wiemy, że faszyzm to jest zły, i tak dalej, że to jest zły, to jest, nie ma większego zła, nie? Więc jeżeli Parlament Polski nie reagował, a jeżeli reaguje w taki sposób, to padniemy właśnie w taką dialektykę faszyzmu z antyfaszyzmem. I to nas właściwie nic nie odsłoni. Nie? To raczej odcięcie. Tutaj jestem za powiedzieć jednym zdaniem z panią ministrem. Trzecia uwaga. Jeżeli, i może to przybliża nam troszeczkę do odpowiedzi na to twoje pytanie. Mi się wydaje, że są, że potrzebne tutaj są pewne rozróżnienia, jak mówię o narodzie. W polskiej tradycji i w polskiej historiografii, w polskiej filozofii bardzo wyraźnie jest rozróżnienie między państwem i narodem. To znaczy między tradycją Piłsudskiego i Moskiego. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, że jaki jesteś nacjonalistą, to znaczy jaki jesteś patriotą. Jesteś patriotą w takim sensie, że uważasz, że musisz być lojalny wobec państwa, że jesteś dostatecznie wysublimowany w twoich przekonaniach, że uważasz, że naród nie jest tam dla ciebie, ale ty jesteś tam, żeby budować państwo. Coś takiego. Albo ci uważasz, że naród sam w sobie jest celem i że państwo właściwie jest obojętne, ale może wrogie. To są stanowiska, moim zdaniem, całkowicie odmienne, choć oba mogą być rozumiane jako nacjonalistyczne. Mi się wydaje, że właściwie biorąc pod uwagę, że jesteśmy ziemi i musimy się w świecie nacjonalistycznym, że wybór między tymi dwiema opcjami jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. I jest oczywiście trzecia kategoria, która tutaj jest bardzo ważna, według Hamia, ale na przykład, i to jest kategoria rasa. Mi się wydaje, że w momencie, kiedy mówimy o przekonaniach rasy sosyjskiej, jesteśmy wtedy właściwie w innym świecie i trzeba będzie rozmawiać o ideologii. Bo jednak ideologia nazistowska nie miała tak dużo treści, która miała właściwie sprowadziło się do przekonania, że świat nie składa się z ludzi, tylko z różnych gatunków. I to jest bardzo, bardzo proste przekonanie, ale to przekonanie w swoim czasie dość dużo robiło. Może zacznę od tego, że od młodości miałem kłopot z tak postawionym pytaniem, chociażby dlatego, że mój pradziadek stworzył ten mit plemienny, który legł gdzieś u podłoża odrodzenia Rzeczypospolitej, zwany trylogią. Teraz takie próba odpowiedzi. Znamy to dzieło. Próba odpowiedzi. Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego. Na pana pytanie, panie redaktorze, czy trylogia jest nacjonalistyczna, czy nie jest nacjonalistyczna? Znaczy, czy opis Rzeczypospolitej wielu narodów łącznie z Tatarami jako pełnoprawnymi członkami Rzeczypospolitej to jest pieśń nacjonalizmu, czy to nie jest pieśń nacjonalizmu? A drugie pytanie, co zrobiono z Sienkiewiczem potem? Znaczy, zrobiono z niego sztandar bardzo wąsko rozumianego nacjonalizmu. Stał się w późniejszym okresie właściwie zawłaszczony przez pewną tradycję endecką, ale czytany przez pryzmat państwa i jego obywateli, to jest zupełnie inny obrazek niż ta tradycja chciałaby pokazać. Mogę dopytać, jak pan odebrał Sienkiewicza? Możemy zostawić się na inne spotkanie. I dlatego pytanie, dlaczego naród, czy nacjonalizm powraca w tych wszystkich. Ja mam wrażenie, że ja będę się trzymał jednak tej swojej diagnozy. Mamy do czynienia z pewną wielką przemianą społeczną dotyczącą całej cywilizacji. Kostiumy są przybierane lokalnie. We Francji to będzie inny kostium. Na przedmieściach miast amerykańskich będzie to inny kostium. Salafici w Egipcie będą mieli inny kostium. Ale reguła jest taka sama. To są reguły zawłaszczające państwo w takim rozumieniu, jakim mówił przedmówca, czyli takim
takiego, takiej swobody działania ludzkiej, takiego zakresu jego wolności, czyli można iść ulicą i nie zastanawiać się, czy naprzeciwko idzie ktoś, kto nam fizycznie zagraża. I ten problem wydaje mi się w Polsce w gruncie rzeczy prowincjonalny, jeśli chodzi o ten kostium, bo to jest jedyny kostium ideologicznego buntu, jaki był na podorędzie. Nie wydaje mi się w tym momencie istotny. I ostatnia rzecz, którą chciałem wspomnieć, znaczy jak tego niebezpieczeństwa tutaj nie widzę lekko polemicznie, bo większość ruchów nacjonalistycznych, takich jak je pamiętamy, i znaczenie i siła historii była związana ze znaczeniem i siłą klasy średniej, która podległa temu mitowi. Otóż w Polsce droga między Rafałem Dziemkiewiczem a powszechnym przekonaniem polskiej klasy średniej, że on ma absolutnie rację, jest bardzo daleka. Natomiast w książce, którego autora właśnie tu jest, współautora gościmy, Tony Judd w pewnym momencie mówi, wspominając o niebezpieczeństwie faszyzmu, ale to tak samo mówi się można powiedzieć do nacjonalizmu, że widzi to niebezpieczeństwo tylko wtedy, kiedy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji społeczeństwa masowego i pokawałkowanych, bezradnych instytucji państw. To złożenie powoduje to niebezpieczeństwo. Otóż jeśli mam jakąś rolę, to nie dopuścić do tego, żeby po stronie państwa te instytucje były pokawałkowane. Znaczy, żeby one nie działały wspólnie, żeby państwo nie działało w pewnym sensie jedną linią wobec zjawisk, które są groźne nie dla państwa, ale tak naprawdę dla tego, czym państwo jest w swojej istocie, czyli dla społeczeństwa, którym się powinno zajmować. Ja właśnie chciałem przejść do problemu państwa, bo on się tutaj fundamentalny. Właściwie cała ta książka opiera się na sporze o państwo, a cały problem ze współczesnością, wydaje mi się, polega na tym, że o ile w ogóle problem faszyzmu jest w tej rozmowie bardzo często pojawia się w kontekście sporu między Keynesem a Hayekiem, to znaczy w kontekście sporu o to, jak poradzić sobie z kryzysem ekonomicznym, który się jednak rozumie może nie tyle jako źródło, to na pewno źródło popularności ruchów skrajnych, tak to powiedzmy, a państwo i jego polityka gospodarcza jako odpowiedź. I teraz pytanie jest właściwie takie, czy to dzisiejsze państwo w tym świecie zglobalizowanym, zdominowanym także, jeśli chodzi o gospodarkę, przez instytucje, które nie są instytucjami państwowymi, jak choćby agencje ratingowe, przeciwnie, są instytucjami niedemokratycznymi, często wywierającymi presję na państwo. Czy to państwo nie jest za słabe? Czy ono może być tak samo silne? Czy stać się na odegranie takiej roli, jaką mogło odegrać w tej keynesowskiej odpowiedzi, która okazała się ostatecznie skuteczna jednak, przynajmniej jako odpowiedź na ruchy skrajne w połowie XX wieku? Ja powiem otwarcie, że nie wierzę w keynesowską receptę przełożoną we współczesny świat. To znaczy, podobnie jak zjawisko faszyzmu, wydaje mi się, że socjaldemokracja powojnia była odpowiedzią na to, co wcześniej. Nie wierzę w recepty płynące z przeszłości, które da się przesadzić do współczesnych światów. Historia i przeszłość nie jest biblioteką, z której się wyjmuje książkę. Wystarczy kucharstwo, wystarczy przeczytać przepis. Każda z tych zjawisk miała swój kontekst, bardzo silnie związany z czasami, w których to się rozgrywało. Natomiast faktycznie to spięcie, to napięcie jest. Znaczy to napięcie między państwem a tym, co ponadpaństwowe, jest coraz bardziej uderzające i coraz bardziej wpływające na nasze życie. Ja powiem otwarcie, że absolutnie się zgadzam z tymi diagnozami, które w pewnym procesie globalizacji upatrują przede wszystkim szereg niebezpieczeństw.
tylko jako człowiek przywiązany do tradycyjnych kategorii politycznych, uważam, że brakiem jest brak polityki. To znaczy, że rynek nie bez kagańca polityki będzie zawsze zdziczały. Podobnie jak społeczeństwo bez kagańca polityki i odpowiedzialności, jaką ona za sobą niesie, będzie zawsze dziczeć. Wydaje mi się to tutaj dość oczywiste. Natomiast powołując się jeszcze na książkę, o której wspominaliśmy, ja muszę powiedzieć, że może odpowiedzią będzie coś dziwnego, ale też chciałbym się spytać współautora tej książki. Dla mnie było szokiem, kiedy w pewnym momencie Tony Judd mówi, że właściwie to te społeczeństwa dawniejsze, te takiej monarchii konstytucyjnej, jeszcze nie masowe, takie jeszcze przed Igasetowskim, chciałoby się powiedzieć, były bardziej sprawiedliwe, jeśli chodzi o ład społeczny, niż współczesne społeczeństwo masowe poddane tym wszystkim zmianom, które jesteśmy świadkami. Ja muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie o tyle wielkie wrażenie, że było takim, nie bardzo rozumiałem, czy mam do czynienia z nostalgią, której sam wielokrotnie też ulegałem jako ktoś z Krakowa. Czy jest to efekt jednak takiej definicji, że ten stopień wolności, jaki został nam oferowany przez proces cywilizacyjny, zaczyna być dla nas groźny. I na pytanie pana o to, czy państwo ma jeszcze miejsce we współczesnym świecie, bo rozumiem, że to jest sens tego pytania, to odpowiedź brzmi, czy współczesne społeczeństwa są gotowe mieć jeszcze takie państwa, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Czy czasami nie jesteśmy w sytuacji, w której te państwa będą w pewnym sensie obumierać nie przez własną słabość, tylko przez narastający brak zainteresowania ludzi, do których one są stworzone. Ja nie mam odpowiedzi. Tak. Już jesteśmy prawie na poziomie losu świata. Więc tak, mam parę uwag na ten temat. Najpierw, odnosząc się do pana ministra, pytanie do mnie. Oczywiście to jest dla mnie dziwnie i zarazem smutno mówić o tej książce, bo ta książka leży gdzieś pomiędzy Tonym Greenem. I tak naprawdę jego przekonanie, które ja prowokowałem, ale tak cała konwersacja, którą szli razem, robili i mieli między sobą. Z jednej strony to jest jedna książka, jego książka, bardzo chciałem, żeby on mógł jeszcze pisać, czyli z tego powodu jest ta książka. Z drugiej strony, choć ja przyczyniłem się do tego i bez mnie nie byłoby tej książki, ale nie jestem w stanie dla niego właściwie mówić. Mi się wydaje, że jednak, żeby sprawie, o której pan wspomniał, chodziło o coś trochę innego, mianowicie to nie było zdanie, moim zdaniem miał rację, przynajmniej jeśli chodziło o monarchii habsburskiej, że demokracja była demokracja powojenna, po pierwszej wojnie była klęska dla mniejszości narodowej. To jest prawda, bo Żyd albo Ukraińiec w monarchii habsburskiej nie musiał się zalubować z rządem otaczającej się go większości, zawsze do stolicy. Właściwie określenie państwa narodowego jest właśnie tak, że nie ma stolicy, a stolica jest właśnie ta stolica reprezentuje tą większość. Więc oczywiście coś w tym jest, demokracja poniekąd był klęską dla mniejszości. I więc cały problem powojennego rządzenia, i teraz mówią o II wojnie światowej, polegało na tym, jak odbudować ten wyższy poziom państwa, oczywiście bez monarchii, ale gdzie je szukać. I Unia Europejska jest, integracja europejska jest poniekąd między innymi
odpowiedź na to pytanie. Między innymi, jeżeli chodzi o socjodemokrację i o Keynesa, mi się wydaje, że to są właściwie te dwie inne koncepcje. Socjodemokracja może mieć swoje własne racje do bytu, ale intuicja Keynesa jest właśnie ta sama, która pan minister właśnie wysłowił, mianowicie, że rynek sam sobie nie da rady, że rynek sam sobie nie wytwarza doskonałą rzeczywistość. Rynek jest tak jak każdy z nas, ma swoje zalety, ma swoje wady i myślę sobie, że nie ma wad, jest właśnie ideologią. Keynes nie wytworzył kompletnie ideologią, Keynes miał po prostu taką intuicję, że jak rynek nie da sobie rady i nie daje sobie rady, do czasu, tak jak my wszyscy, to musimy mieć jakąś tam procedurę, żeby naprawić. I to nie musi być zawsze ta sama, nie musi być to ściśle ideologizowane. To jest po prostu sprzęt, mamy sprzęt państwowy, który reguluje taki moment. To jest właśnie wszystko, co chciał Keynes. Więc to moim zdaniem Keynes może działać dłużej niż ideologia, bo to jest właśnie taka instytucja praktyczna i kieruje nas nie w kierunku jakiegoś ostatecznego rozwiązania politycznego, ale raczej w kierunku ciągłego naprawienia, które nie jest specjalnie, przyciągające, ale to jest. Być może już jest nam potrzebne. Jeżeli chodzi o nie motywuje nas kierunek nie w ogóle rozwiązań, ale czegoś takiego jak przyzwoitość. Jeżeli chodzi o problem zamykania państwa, zgadzam się z panem ministrem, co pan minister powiedział, dodałbym, że ja widzę tu dwa poziomy problemu. Jest poziom krajowy. Tu w Polsce, tam w Ameryce, właściwie trochę wszędzie, że jest stopniowe odseparowanie z jednej strony świadomości narodowej i po drugiej stronie obywatelstwa albo przynależności do państwa. Zauważam tu, to tu i to tam, że im bardziej w Ameryce jest coraz bardziej możliwe uważać się za patriotą właśnie dlatego, że nienawidzi się państwa. Właśnie dlatego. Nie? I to jest oczywiście problem, bo to zniszczy ten, że tak powiem, normalny mechanizm, w ramach którego nasze emocje narodowe są sublimowane politycznie na budowanie instytucji, które z kolei nas sublimują, jeżeli to może jest czasowo, nie wiem, ale państwo wiedzą o co mi chodzi. Jest, że to jest taki normalny cykl w polityce zdrowej. A drugi poziom jest poziom międzynarodowy, na przykład problem międzynarodowego podatkowania. Jak nie ma podatkowania, to nie ma państwa, jak nie ma podatkowania, to nie ma mocy państwowej. I jeszcze właśnie w moim kraju kochanym wybory prezydenckie, gdzie jeden z kandydatów głównie chciał, żeby on i jego rodzina nigdy nie musieli płacić podatki. To było istotę jego wizji właściwie, że to bardzo dużo miał kasy. Ta kasa jest w bankach rodzinstwa, właśnie poza zasięgiem prawa i on bardzo, bardzo chciał, żeby dla jego dzieci to tak zostało. I to jest mój skup, jak mi się pewnie ale jednak to nie jest ten poziom ludzki, to jest ten poziom międzynarodowy, więc jest problem międzynarodowego opodatkowania. Bez rozwiązania, którego będziemy jeszcze się nie wiedzieć ze zamykaniem państwa, bo ci, którzy mają pieniądze, mają moc, jak te pieniądze jest ta moc leżą poza granicami państwa, tej państwa przynajmniej stosunkowo zamykają. A idąc dalej, za anglosaską zasadą, że no taxation without representation, nie będzie tego opodatkowania, jeśli nie będzie wymocy demokratycznego. I znowu, tak jak w rozmowie między wami, kiedy pada rzeczywiście taka szokująca uwaga, szokująca swoją nagłą oczywistością, to jest ta uwaga, o której powiedzieli, że po upadku trzech największych imperium w 1918 roku zaczął się masowy antysemityzm właściwie w społeczeństwie masowym.
demokracja okazała się prawdą narodu. Ale tu wracamy, może wrócić na chwilę, trzymając trochę te wszystkie wątki razem, łącznie z tym Keynesowskim. Nie po to, żeby tak szumować Keynesa oczywiście, tylko żeby zapytać o silną rolę albo odpowiedzialność przynajmniej państwa. Chciałbym się do końca spójności społecznej, której pan minister powiedział, że jest bardzo ważne. A to jest coś, co jest rzeczywiście o tyle problematyczne nie tylko na osi narodowej, ale także na tej osi klasowej właściwie. To znaczy to, że coraz mniej rzeczy nas dzisiaj łączy. Jestem taka rozmowa chyba między wami tutaj, jak John powiada, że w amerykańskim społeczeństwie, między innymi nawiązując też do służby w armii, to znaczy, że to już nie jest świat taki jak wcześniej, że właściwie jedziemy tym samym autobusem o tej samej porze do tego samego zakładu pracy, po czym idziemy jeść, możemy się spotkać przynajmniej w podobnej restauracji, a nasze dzieci mogą służyć w wojsku, broniąc tego samego wspólnego nam narodu, tylko dzisiaj to jest oczywiście zupełnie osobno, właściwie się nie mijamy, nie spotykamy się, a służą oczywiście ci, którzy są biedniejsi, bo ci, którzy nie są, mogą się łatwo z tego wykupić. Więc to pytanie o spójność wydaje mi się rzeczywiście pytaniem fundamentalnym, a tu znowu wydaje się, że trudno tę spójność odbudować bez państwa. I właściwie znowu jest tak, że demokracja okazuje się prawdą tego narodu. Ten przykład, który ty podałeś o Amerykanach, czy tym o tym patriotyzmie, jako właściwie ataku na państwo, to jest jeszcze bardziej taki wstrząsający przykład. To jest ten opisywany przez Thomasa Franka w tej głośnej książce What's the Matter with Kansas, który on pierwszy zauważa, dzisiaj to jest coraz bardziej oczywiste, że w społeczeństwie amerykańskim prawica, która jest za obniżeniem podatków dla najbogatszych, ma najwyższe poparcie u tych, którzy są najbiedniejsi. I znowu, co zrobić z takimi procesami? Znowu demokracja okazuje się jakaś taka autodestrukcyjna dla spójności społecznej, dla społeczeństwa jako takiego. Więc to państwo jednak chyba jest nam potrzebne, ale przepraszam, tylko nie wiem, czy do końca jasną uwagę. Natomiast ja bym chciał właściwie skończyć z pytaniami o nacjonalizm na takim pytaniu, ponieważ mamy dwóch historyków, na takim pytaniu o to, czy właściwie to najkrócej zapytał tak, ile nacjonalizm po 1989 roku, a właściwie przed zawdzięczamy komunie, zawdzięczamy komunizmowi w Polsce. To znaczy, w gruncie rzeczy granice, homogeniczność, 1968 rok, ale rzeczywiście akcja Wisła i wszystkie inne akcje, które pozwoliły zrealizować marzenia nacjonalistyczne, to są czasy komunizmu w Polsce. Więc chciałbym jeszcze prosić o komentarz do tego, to znaczy ile w tym naszym nacjonalizmie jest komunizmu. Ty z kolei zauważasz w książce dotyczącej Wołynia, że ci Ukraińcy, którzy pierwsi domagali się czystek etnicznych podczas wojny, to byli komuniści. A co więcej, wydaje mi się, że Lenina w ogóle traktuje się jako jednego właściwie z twórców współczesnego nacjonalizmu ziemi w każdym razie. Więc jeszcze to pytanie, żeby nie zabrakło też tych strachach dwudziestowiecznych idei komunistycznej, przynajmniej praktyki komunistycznego. Komentarz poproszę i nie chciałem skorzystać jeszcze z okazji, że mamy dwóch specjalistów od najnowszej historii od wschodu i zadać pytanie o rocznicę wołyńską i o dajemy głos państwu.
Tak, no, dziękuję za to prowadzenie, bo przyjemnie sprostować, bo owszem, skończyłem historię, ale poszedłem za tropem, bodajże to, już nie pamiętam, czy to jest w Polsce, gdzie jedna z jeszcze historii, to chyba Kalinka. Mówił, że dość dobry historyki należy pracować w archiwum, czek i siedzieć w Kozak, czek. Tak naprawdę ma siedzenie w Kozak i lata 80. lepiej wychodziło niż studiowanie historii. W związku z tym od tego czasu mam niewiele kontaktu z tą nauką, na pewno jej nie uprawiałem. Natomiast jeśli chodzi o komunistów, muszę powiedzieć, że ma raczej poglądy niż związek między nacjonalizmem a komunizmem. Mogłem raczej powiedzieć o swoich poglądach, a przynajmniej o swoich badaniach. Otóż ja mam wrażenie, że współczesny naród polski, masowy, powszechny, jednorodny, powstał stosunkowo niedawno, jakieś 40, może 50 lat temu. Nigdy wcześniej tak Polaków takiego narodu nie było. Postfeudalnym społeczeństwie, w którym jeszcze do dwa pokolenia wcześniej część tych osób określała się jako tutejsi. Powstanie jednorodnej świadomości społecznej działo się gdzieś między II wojną światową z jednej strony i tym wyraźnym i tą traumą, tym cierpieniem dokonanym przez obcych, ale z drugiej strony też poprzez tą przeciwność.